Mam pomysł. A co gdybyśmy zrobili wideo o czymkolwiek? Koniecznie trzeba wykorzystać ten miecz. Aktywowano tryb mistyka. Pamiętaj, nie liczy się to, co nagrywasz. Liczy się to, co potem z tego zmontujesz. Teraz jak nie zrobić z tego długiego monologu? O, zielone dzisiaj sobie ustawimy. Bo pewnie wielu z was jest ciekawych, co tam u mnie, co porabiam i jak wiele się zmieniło w moim życiu. No tak, sporo czasu minęło od ostatnich moich zwierzeń, moje publikowanie vlogów. Skończyło się na rozstaniu z Asią. Przede wszystkim wyprowadziłem się z Krakowa. W tej chwili nie jestem w Krakowie. Jestem gdzieś indziej. Na razie nie zdradzę wam, gdzie jestem. Przez ostatnie 3 miesiące... ostatnie 3 miesiące to są grube. Przez ostatnie 3 miesiące pozwoliłem sobie na to, aby robić wszystkie powalone rzeczy, na które zawsze miałem ochotę, na które nie miałem albo czasu, albo sobie po prostu odmawiałem. Więc jest ciekawie. Ale jest jedna taka rzecz, z którą chciałem się z wami podzielić. Mianowicie chodzi o rozstawanie się z ludźmi. I nie chodzi mi tutaj o rozstawanie się w kwestii relacji, wiecie, tam z kumelskich i te sprawy. Chodzi mi w ogóle o rozstawanie się z ludźmi, ze wszystkimi ludźmi. Większość z nas funkcjonuje w jakiejś tam rzeczywistości, mamy jakichś tam ludzi wokół nas, nie? I raczej nie myślimy o tym, że stracimy tych ludzi. Bierzemy ludzi wokół nas za pewnik. W chwili, gdy umiera ktoś nam bliski, nagle dostajemy szoku, że o, ta osoba umarła, już jej nie ma. To może być ktoś z rodziny, ktoś z dalszej rodziny, przyjaciel, znajomy. To może być też rodzic, dziecko. Wiecie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w każdej chwili każda osoba wokół nas, którą znamy, którą mamy, którą cenimy, może odejść i zniknąć, nie? Jakby, wiem, że to jest takie trochę odległe od rozstania, ale z rozstaniami to trochę tak jest bardzo podobnie, nie? W sensie jesteśmy sobie z kimś przez jakiś tam określony czas, nagle się rozstajemy i ta osoba znika z naszego życia. No możemy się tam odciąć, możemy się odcinać, nie odcinać, możemy pozostawać w kontakcie bliższym lub dalszym, ale jednak no ta osoba już nie jest tak blisko nas, nie? Więc dla mnie to jest tak bardzo porównywalne. Ale w większości jakby mamy pamięć tych ludzi wokół nas, nie? Pamiętamy te osoby, które kochamy, tak? Które mamy wokół siebie, które cenimy. I te uczucia raczej z nami pozostają, nie? Zmierzam do tego, że można po prostu kogoś kochać, ale niekoniecznie spędzić z tą osobę resztę życia. A już na pewno w życiu trzeba pogodzić się z faktem, że nigdy tak naprawdę przez całe nasze życie nie spędzimy tego życia jakby przez wieczność trzymając się tych ludzi. Bo my wszyscy umrzemy. Niezależnie od tego, czy odejdą nasi bliscy, czy my odejdziemy, jakby to wszystko przeminie, nie? I pozostaje sobie zadać to pytanie, jakby nawet w kwestii tej przemijalności, czy jesteśmy na to gotowi? Czy potrafimy kochać bezwarunkowo? Czy potrafimy czuć tą miłość nadal w sobie? Nie wypierać się jej, czy nie tłumić do tych ludzi, których kochamy? Wiecie, bo znaczna część ludzi zaraz po rozstaniach ma dramat i ból dupy i jakby czuje nienawiść do swoich byłych, tak, do ludzi, od których odchodzą. Pytanie, czy musimy czuć te uczucia. Nawet jeżeli one się pojawiają, już je czujemy, nie? Pytanie, czy musimy się ich trzymać. To jest prawdziwa definicja bezwarunkowej miłości. To jest jak czujesz coś i to jest autentyczne i masz to w sobie i rozpoznajesz to, ale pozwalasz odejść temu wolno. Wszystkiemu w życiu. To nie jest łatwe. Ale życie każdego z nas tego uczy. Czy nam się to podoba, czy nie? Także tak! Jestem sobie, żyję, funkcjonuję. Z głową wszystko ok. Nie macie się co o mnie martwić. Trzeba kanał rozruszać. Coś tu musi się zacząć dziać. Du, 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 du. Świru, świru. Idziemy robić zdjęcie. Postanowiłem pojechać ze znajomym do parku i pobawić się z efektem rozmycia światła przy wydłużonej ekspozycji. Muszę wam powiedzieć, że efekt jest taki dość średni, nie zadowala mnie do końca. Wszystko wyszło dość rozmyte i
nie widać twarzy tak dobrze, jakbym chciał. No i ciężko było też ustawić siebie, żeby tak pokierować mieczem świetlnym, żeby wyszedł fajny efekt. Ale koniec końców fajnie się bawiliśmy ze znajomym, którego serdecznie pozdrawiam. No i tak, wyszliśmy ze strefy komfortu, bo było zimno i pizgało chłodem. Trochę się spieszyliśmy, może dlatego taki efekt, ale finalnie było fajnie i bardzo ciekawie. Trzeba jakoś zakończyć i podsumować tego vloga. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy tego gościa tutaj. To jest Leo, który prowadzi kanał Actualize.org. To jest taki fajny ziomek, który nagrywa fajny content na YouTubie. To była taka moja inspiracja do założenia kanału. No może nie główna moja inspiracja, bo to były czasy, gdy zaczytywałem się w książkach o rozwoju osobistym. Jeszcze pamiętam książkę Mateusza Grzesiaka, Sukces i zmiana. Tam było kilka takich fajnych ćwiczeń samorozwojowych, które fajnie wpłynęły na moją wyobraźnię i pomogły mi ukształtować wizję mojej przyszłości. Tymi ćwiczeniami się wielokrotnie inspirowałem i też swoją własną wersję takiego ćwiczenia załączyłem w swojej książce, którą serdecznie polecam. I tak, chciałem podsumować tego vloga. Kupiłem niedawno kurs Leo, Life Purpose Course, czyli kurs celu życia. I zacząłem go przerabiać. Wiele tych tematów, które porusza Leo, są mi doskonale znane, ale fajnie jest sobie je poprzypominać. Między innymi koncepcje odpowiedzialności, mistrzostwa, czy pasji, autentyczności, tego, żeby robić to, co się kocha, żeby nie gonić tylko za pieniędzmi, ale totalnie wsadzić swoje serducho w to, co chce się robić. Tak, miśki, taki vlog, trochę chaotyczny, ale tak mniej więcej wygląda ostatnio moje życie. Wszystko ciągle się u mnie zmienia. Od niedawna chodzę na siłownię publiczną, już nie tą swoją. Zacząłem wstawać o 6 rano i zaraz po siłowni zaczynam swoją pracę. Powiem wam, że jest bardzo dużo plusów takiego wstawania. Między innymi to, że jak się ogarnie tą siłownię rano, to później ma się więcej energii. W ogóle więcej czasu, bo wcześniej ćwiczyłem popołudniami. No i jest jakoś tak inaczej energetycznie, człowiek czuje się bardziej rzeźko. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, przemyślunki na dole i widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego, elo, buźka.